problem z bezdomnością jest wszędzie. O ile wiosną czy latem bezdomni znajdują schronienie na ogródkach działkowych, w altankach, pustostanach czy parkach, o tyle jesienią czy zimą, gdy robi się chłodniej, szukają schronienia po bramach, zwłaszcza tych, które są ogrzewane. W Wałbrzychu, na Podzamczu czy Piaskowej Górze piwnice, strychy i klatki schodowe oblegane są przez szukających ciepła bezdomnych. Problem z bezdomnością właśnie pojawia się na jesieni i zimą. Wtedy mamy najwięcej zgłoszeń od mieszkańców, szczególnie właśnie dzielnicy Piaskowa Góra, Podzamcze, że ci bezdomni koczują na klatkach schodowych, zanieczyszczają te klatki schodowe, są uciążliwi, mówiąc wprost, dla mieszkańców. Problem z bezdomnością nie zniknie, o ile sami bezdomni nie będą chcieli sobie pomóc. Mieszkańcy miasta interweniują w Straży Miejskiej, która często patroluje miejsca, w których koczują bezdomni. Jednak po ich wizycie bezdomni wracają do swoich kryjówek bądź szukają nowych. Na co dzień można ich również spotkać pod marketami, gdzie próbują zdobyć coś do jedzenia. My oczywiście interweniujemy, staramy się tych bezdomnych po prostu wyprowadzać, ale sytuacja jest taka, że my ich wyprowadzimy z jednej klatki schodowej, oni wracają do drugiej. No dzisiaj na przykład mieliśmy zgłoszenie z Piaskowej Góry, że w rejonie Biedronki z tyłu koczuje grupa bezdomnych. Byliśmy tam na miejscu. Ochrona wypowiedziała się, że oni im nie przeszkadzają, natomiast będziemy jeszcze interweniowali w tej sprawie u właściciela, czyli u kierownika sklepu, żeby coś z tym tematem zrobił. No właśnie, co z tym tematem zrobić? Jak namówić ich do tego, żeby jednak nie spali pod gołym niebem? No to każdy jest, to są ludzie, nie możemy ich przymusić do tego, żeby spali czy też nie spali. No my staramy się ich, tak jak powiedziałem wcześniej, usuwać. No oni wracają do tych samych miejsc bądź do innych miejsc. To jest problem, który dotyczy wąskiej grupy ludzi, no ale oni są uciążliwi dla tych mieszkańców. Nie chcą korzystać z noclegowni, nie chcą korzystać z pomocy socjalnej. No, wybrali taki styl życia i niestety no, są uciążliwi dla nas wszystkich. W Wałbrzychu funkcjonuje noclegownia. Niestety bezdomni nie chcą z niej korzystać. Głównym powodem jest alkohol, którego tam nie wolno spożywać. Co roku na wałbrzyskich ulicach umiera kilku bezdomnych.